podręcznikach do historii znajdziemy nazwiska wielu sławnych osób, ale czy ci, których tam zabrakło, są mniej ważni? Polski geolog, obrońca praw Indian i grande edukator Ignacy Domejko. Oraz pierwszy Polak, który dwukrotnie tracąc swój jacht, opłynął świat. Władysław Wagner. Wyruszyliśmy śladami tych postaci, aby poznać ich historię, ale także odkryć i przekroczyć granice własnych możliwości. Działania projektowe rozpoczęliśmy pod koniec 2014 roku, gdy odbyła się premiera naszego pierwszego filmu, Jednej chwili. Wtedy dzięki wsparciu ludzi dobrej woli narodziła się idea kolejnych działań. Z biegiem czasu i realizacją różnych projektów postanowiliśmy połączyć je w jedną kampanię. Domejko i Wagner – Dziedzictwo. Nakręciliśmy pełnometrażowy film fabularny Skarb Domejki, w którym widz podąża za dwójką głównych bohaterów, którzy próbują odnaleźć tytułowy skarb. W tym celu przemieszaliśmy Polskę, Litwę i Francję oraz Chile w Ameryce Południowej. W wielu miejscach nagrywaliśmy jako jedna z pierwszych ekip filmowych, dzięki czemu w jego fabułę wplecione są unikalne flashbacki historyczne. W ramach wymiany kulturowej plan filmowy realizowany był wraz z ekipą chilijską. A jednym z aktorów został potomek Ignacego, Pablo Domejko. Zrealizowaliśmy pierwszy film dokumentalny o Władysławie Wagnerze, Śladami Wagnera. Aby zebrać materiały, podążaliśmy przez bezkres Morza Karaibskiego na pokładzie Zjawy Czwartej, kontynuatorki trzech zjaw kapitana Władka. Odwiedziliśmy wyspę, która do niego należała, Balami Cay, oraz poznaliśmy jego współpracowników na Karaibach. Spotkaliśmy się także z jego rodziną w Polsce, w Trójmieście i Starachowicach. Pracujemy również nad serią Oblicza Polski, by w języku hiszpańskim i angielskim przybliżyć obcokrajowcom najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe elementy kultury oraz historii ojczyzny Domejki i Wagnera. Byliśmy świadkami zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, czy obchodów rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej na Westerplatte. Pływaliśmy z niewidomym żeglarzem Romanem Roczeniem z Fundacji Zobaczyć Morze, a w Toruniu odwiedziliśmy dom astronoma Mikołaja Kopernika. Analizowaliśmy liczne materiały historyczne, by zdobywać rzetelne informacje. Zaangażowaliśmy setki ludzi. Gościliśmy potomków Ignacego Domejki. W ramach wymiany kulturowej odbyliśmy wiele spotkań z młodzieżą z krajów biorących udział w projektach. Rozmawialiśmy z przedstawicielami władz i licznych instytucji. Kontaktujemy się z Polonią na całym świecie. Mówiono o nas w polskich i zagranicznych mediach. Opowiadaliśmy o naszych działaniach oraz prezentowaliśmy ich wyniki na konferencjach i spotkaniach, w muzeach i na harcerskich zjazdach. Współpracowało z nami ponad 50 partnerów i sponsorów, w Polsce, jak i za granicą. Nasze działania swoim patronatem objął wielu ambasadorów oraz firm i instytucji. Przemierzyliśmy ponad 60 tysięcy kilometrów, podróżując przez 3 kontynenty. Zgromadziliśmy tysiące gigabajtów materiałów. Nasza kampania to drugie oblicze edukacji. Wszystkie przedsięwzięcia realizujemy sami, jako młodzież. Nasi opiekunowie stanowią funkcję wyłącznie konsultacyjną i ostatecznie zatwierdzającą, dzięki czemu uczymy się poprzez działanie i na własnych błędach. Prowadzimy działania charytatywne. W 2018 roku zorganizowaliśmy akcję Domejko dla Polaków na Litwie. Zebraliśmy ponad 1000 książek o wartości prawie 16 tysięcy złotych i zawieźliśmy je do polskich szkół na Litwie. Pomimo wielu trudności i ogromu wolontariackiej pracy nas czekającej, nie poddajemy się i chcemy dalej działać oraz realizować nasze cele. W
2018 roku rozpoczęliśmy etapową wyprawę dookoła świata imienia Ignacego Domejki i Władysława Wagnera. W ramach kilku jej epizodów przemierzymy setki tysięcy kilometrów, odwiedzając Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Oceanię, czy zakątki Europy. Pragniemy spotykać się z kolejnymi ludźmi, prezentować nasze dotychczasowe produkcje, zdobywać nowe informacje i móc dalej sławić dokonania Domejki i Wagnera. Wszystko to składa się na kampanię Domejko i Wagner. Dziedzictwo.